Pani Prezydent, Wysoka Rado, goszczący niedawno w Ostrowie Artur Andrus napisał kiedyś bardzo fajny wiersz, którego tytuł brzmi wiersz o tym, że trzeba na retoryce trochę znać się i cały kontekst widzieć. I ja trochę na retoryce znając się, muszę powiedzieć Pani Prezydent szapoba, bo retorycznie nie można mieć akurat do Pani absolutnie żadnych zarzutów, tak jak powiedział Pan Przewodniczący Kornaszewski, robi to Pani po mistrzowsku. Ale jako radny widzę troszeczkę szerszy kontekst tego, o czym Pani mówiła. Mówiła Pani o tych atakach na kampanię 200 milionów złotych. Pani Prezydent, to przede wszystkim zarzut polega na tym, że najpierw powinniśmy pozyskać dane pieniądze, najpierw powinniśmy zbudować tę kwotę, a później, kiedy już mamy gwarancję, że tak faktycznie będzie się tym chwalić. A ciężko być może będzie nie zrealizować tej zapowiedzi, dlatego że Pani Prezydent, jest Pani tym prezydentem Ostrowa, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, który jest w środku najlepszego unijnego budżetu dla Polski, jaki był w historii. To jest najlepsza unijna perspektywa i ostatnia tak dobra perspektywa dla naszego kraju. I w ramach tej dobrej perspektywy znajdują się także środki ZIT-owskie. Ale mówiąc o tych 200 milionach, zapomina Pani o tym, że te pieniądze wynegocjował nikt inny, jak ta zła Platforma Obywatelska, którą tak Pani na każdym kroku krytykuje. A tutaj wydaje mi się, że no po prostu taka odrobina przyzwoitości nakazywała przynajmniej przemilczeć ten fakt, jeśli się nie chce przyznać, że faktycznie to premier Donald Tusk, a to poprzednie ekipy z Platformy Obywatelskiej wywalczyły pieniądze unijne w takiej skali, wywalczyły pieniądze zitowskie. Mówi Pani o inwestycjach prywatnych w Ostrowie. I tutaj też bardzo sprawnie, retorycznie mówi Pani o rozbudowujących się firmach, zestawiając to z call center, które być może faktycznie okazało się niewypałem. Ale nie mówi już Pani tego, że te rozwijające się firmy jak Balagwer czy Mikroma zostały ściągnięte do Ostrowa w poprzedniej kadencji. O tym już Pani nie mówi. To wszystko, Szanowni Państwo, powoduje, że Pani dzisiaj jest, wydaje mi się, że bardziej administratorem tego wzrostu naszego miasta, aniżeli jego motorem napędowym. I kiedy Pani jest tylko i wyłącznie niestety administratorem, życzę Pani, żeby to się jeszcze w tej kadencji zmieniło, bo życzę dobrze naszemu miastu. Ale jeśli Pani jest tylko i wyłącznie dzisiaj administratorem, to wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby w ramach tej administracji podzielić się z Ostrowianami tą dobrą koniunkturą, tymi dobrymi okolicznościami, które niekoniecznie zawsze wynikają z działań władz miasta. I w tym przypadku obniżyć stawkę podatku od nieruchomości. A możemy sobie również na to pozwolić, że dzisiaj w Ostrowie, w kontekście tego, o czym mówił przewodniczący Kornaszewski, na przykład w zestawieniu poprzednich WPF-ów, dziś w Ostrowie nie realizujemy inwestycji o charakterze strategicznym, bo trudno, Szanowni Państwo, uznać za inwestycję o charakterze strategicznym na przykład lodowisko, które kosztuje bodajże około 4 milionów złotych i już dzisiaj wiemy, dostajemy na komisji informację, że prognozujemy, że każdego roku będziemy na tym lodowisku tracić 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych, czyli na przykład chodnik na ulicy Jasnej, jakąś dróżkę osiedlową. Dziękuję serdecznie.